Rozpoczynamy święty czas Triduum Paschalnego. Wszystkie celebracje tych dni wprowadzają nas w jedną tajemnicę, w misterium Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i zmartwychwstałego. Dziś obchodzimy pamiątkę ostatniej wieczerzy, ustanowienie Eucharystii. Zapowiada śmierć Jezusa, który ofiarowuje się z miłości do człowieka. Chrystus pozostawił Kościołowi nową i wiekuistą ofiarę, dając nam swoje ciało i krew. Uczestnicząc w sakramentalnej uczcie, dzięki łasce Ojca możemy upodobniać się do Syna. Pamiętajmy o Jego szczególnej obecności w osobie kapłana. W duchu dziękczynienie za sakramenty Eucharystii i kapłaństwa i pełni pokory wobec tajemnicy męki i śmierci Zbawiciela oczekujmy na rozpoczęcie liturgii. Gdzie miłość wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga żywego. Gdzie miłość wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga żywego. W jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa. Weselmy się w Nim i radujmy. Gdzie miłość wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga żywego. Z pokorą szczerą miłujmy Boga i czystym sercem miłujmy się nawzajem. Gdzie miłość wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga żywego. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Gdzie miłość
Twoją wzajemna i dobrą. Tam znajdziesz Boga żywego. Niech ustaną wszystkie gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie miłość wzajemna i dobro, tam znajdziesz Boga żywego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Rozpoczynamy święte Triduum Paschalne. Rozpocznijmy go od uwielbienia Boga w Najświętszym Sakramencie. Prośmy Chrystusa, który pozostał z nami, aby był w naszych sercach, w naszych myślach, w naszych pragnieniach i aby Jego chwała towarzyszyła nam zawsze. Kapłanów swoich dał nam Bóg, by nas bronili z mocy złego, aby z ciernistych wiedli dróg zbłąkane owce wprost do Niego. Najświętsze serce ustrzeż ich we wszystkich życia chwilach złych. Niech czystym sercem służą Ci przez życia swego wszystkich dni. Drogi księże proboszczu, niech dobry Bóg obdarza Cię nieustannie łaską i pokojem. Niechaj nie brakuje Ci entuzjazmu i siły potrzebnej do codziennej pracy. A Jezus Chrystus niech będzie dla Ciebie zawsze źródłem niewyczerpanych darów, abyś całym życiem świadczył o swej przynależności do Boga. Życzymy Ci również niegasnącej miłości do Eucharystii, a także obfitych owoców duszpasterskiej pracy. Oby radość i satysfakcja towarzyszyły Ci w każdym dniu posługi kapłańskiej. Niech Bóg obdarza Cię wszelkimi łaskami, a Matka Boża nieustającej pomocy miała Cię zawsze w swojej opiece, byś mógł w pełni realizować swoje powołanie. Szczęść Boże! Wszystkiego dobrego życzymy, życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Przez ręce Maryi. Za innych przyczyną niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie opłyną. Niech strumienie łaski, niech strumienie łaski na Ciebie opłyną. Na Ciebie popłyną. Proboszczo kochany, boś Ty nam od Boga, boś Ty nam od Boga jako pasterz dany. Boś Ty nam od Boga, boś Ty nam od Boga jako pasterz dany. Msza święta jest sprawowana. Ze zmarłych kapłanów z tej parafii, o dar nieba i za żyjących, o Boże błogosławieństwo. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, słabi, potrzebujemy Bożej łaski, abyśmy z czystym sercem mogli złożyć tę najświętszą ofiarę. I z okazji tego Wielkiego Czwartku bardzo Was proszę o przeproszenie, jeżeli w czymś komuś zawiniłem, świadomie czy mniej świadomie, czy nieświadomie. Bardzo Was proszę o przebaczenie. Ja wszystkim również przebaczam, abyśmy mogli z radością sprawować tę najświętszą ofiarę.
Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Ty jest święty, tylko Ty jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Duchem Święty, chwały Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, obchodzimy pamiątkę Najświętszej Wieczerzy, podczas której Twój jednorodzony Syn, mając się wydać na śmierć, zostawił Kościołowi nową wiekuistą ofiarę i ucztę swojej miłości. Spraw, abyśmy z tak wielkiego misterium czerpali pełnię miłości i życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Liturgia Słowa ukazuje nam dzisiaj Chrystusa jako naszą Paschę. W Nim przejście ze śmierci do życia, czyli nowe przymierze Boga z ludźmi. Obmywając nogi swoim uczniom, objawił swoją bezgraniczną miłość człowiekowi i przekazał nam zadanie pokornej służby bliźniemu. Czytanie z Księgi Wyjścia. Pan powiedział do Mojżesza i Arona w ziemi egipskiej: miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy. Będzie pierwszym miesiącem roku. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: 10 dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśli by zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu,
aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec jednoroczny. Wziąć możecie jagnię albo koźle. Będziecie go strzec aż do 14 dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu. I wezmą krew baranka i pokropią ją od drzewia i progi domu, w których będą go spożywać. I tej samej nocy spożyją mięso pieczone w ogniu i chleby pszaśne będą spożywali z gorzkimi ziołami. Tak zaś spożywać go będziecie. Biodra wasze będą przepasane, sandały na waszych nogach i laska w waszym ręku. Spożywać będziecie pośpiesznie, gdyż jest to Pascha na cześć Pana. W tej mocy przejdę przez Egipt, zabiję wszystko pierworodne w ziemi egipskiej, od człowieka aż po bydło i odbędę sąd nad wszystkimi bogami Egiptu. Ja, Pan, krew posłuży wam do oznaczenia domów, w których będziecie przebywać. Gdy ujrzę krew, przejdę obok i nie będzie pośród was plagi niszczycielskiej, gdy będę karał ziemię egipską. Dzień ten będzie dla was dniem pamiętnym i obchodzić go będziecie jako święto dla ucztowania Pana. Po wszystkie pokolenia, na zawsze w tym dniu będziecie obchodzić święto. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzień. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pana. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Cenna jest w oczach Pana śmierć Jego wyznawców. Jestem Twym sługą, synem Twojej służebnicy. Ty rozerwałeś moje kajdany. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pana. Wypełnię me śluby dla Pana przed całym Jego ludem. Kielich przymierza, to krew Zbawiciela. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerzę, wziął kielich mówiąc: kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to, ile razy pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb i pijecie kielich, śmierć Pana głosicie, aż przyjdzie. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzień. Chwała Tobie, Królu wieku. Chwała Tobie, Królu wieku. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Chwała Tobie, Królu wieku. Pan z wami i z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Było to przed świętem Paschy. Jezus, widząc, że nadeszła Jego godzina przejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydać, widząc, że Ojciec dał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do miednicy i zaczął umywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, Ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, Ty teraz nie rozumiesz, ale później będziesz to wiedział. Rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi, ale i ręce, i głowę. Powiedział do niego Jezus: Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i gdy znów zajął miejsce przy stole, rzekł: Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy mnie nazywacie nauczycielem i panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak ja wam uczyniłem. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Drodzy bracia i siostry, przeżywamy Wielki Czwartek 2024 roku. Święty Augustyn uczył, że każde imię wskazuje na działanie. Na aktywność człowieka ma wyrażać to, kim on jest. Dlaczego więc mówisz, że jesteś chrześcijaninem, pyta święty Augustyn, skoro w twoich czynach nie ma nic chrześcijańskiego. Chrześcijanin to imię, które domaga się sprawiedliwości, dobroci, uczciwości, cierpliwości, czystości, mądrości, niewinności i pobożności. A więc używasz tego imienia. Chrześcijanin to ten, który naśladuje i podąża we wszystkim za Chrystusem, który jest święty, nieskazitelny, przyzwoity, uczciwy, którego nie ma w sercu złość, ale jest pełen dobroci i miłości, który nikogo nie krzywdzi, nie obraża, ale każdemu przychodzi z pomocą. Chrześcijanin to ten, w końcu, kto idąc za przykładem Chrystusa, nie nienawidzi nawet swoich nieprzyjaciół, ale woli czynić dobro swoim przeciwnikom i modlić się za prześladowców i wrogów. Ten zaś, kto nie waha się kogoś urazić lub skrzywdzić, zaprzecza swoim postępowaniem, że jest chrześcijaninem. Chrześcijanin to ten, który może powiedzieć: Nikogo staram się nie skrzywdzić i wobec każdego chcę postępować sprawiedliwie. Imię chrześcijanin, Chrystianus, pochodzi od imienia Chrystusa. I dzisiaj zgromadzeni w Wieczerniku, wysłuchawszy słów świętego Augustyna i interpretacji, możemy my przyłożyć również i tą szczególną nadzieję, co to znaczy być chrześcijaninem dzisiaj, we współczesnym świecie. I w czasie ostatniej wieczerzy,
Jezus mówi nam, jak mamy Go naśladować. Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak wam uczyniłem. Czyńcie to na moją pamiątkę. A Pan wzywa, byśmy to kontynuowali w świecie i byli świadkami tej miłości. Rzeczywiście, służba bliźniemu, drugiemu człowiekowi, sprawowanie Eucharystii są ze sobą bardzo powiązane. Gdy Jezus umywa uczniom nogi, pokazuje, jak Bóg kocha człowieka, jak przyjmuje drugiego, uczy nas patrzeć na drugiego człowieka jako na dar od Pana Boga. Tak Bóg stworzył człowieka, że nie może on osiągnąć pełni człowieczeństwa bez miłości. Przez całe swoje życie naśladowała Jezusa, czyniła to święta Teresa z Kalkuty. Była nazywana aniołem ubogich, bo każdy gest był gestem wobec miłości bliźniego. Nie tylko jakieś przedsięwzięcia niosące ulgę potrzebującym, bo nie wszystkich na to stać, ale zawsze stać nas na uśmiech, podanie ręki, życzliwość, każda życzliwe znak życzliwości, obdarowania budzi w sercu radość. Zdziwienie było, gdy kiedyś matka Teresa nie miała pieniędzy i zamiast pieniędzy otrzymała od tego otrzymała uścisk dłoni, uśmiechnął się zdziwiony, powiedział: dziękuję, już prawie zapomniałem, co to jest czuć ciepło ludzkiej ręki. Drodzy bracia i siostry, gromadzimy się na mszy świętej tak jak apostołowie w Wieczerniku. To w Wieczerniku Jezus dla nas ustanawia sakrament Eucharystii, który jest sakramentem miłości. Na krzyżu oddaje swoje życie, by podnieść człowieka i żeby go zbawić. Przez ustanowienie Eucharystii podczas ostatniej wieczerzy Jezus dał temu taką trwałą obecność tej ofierze, że antycypuje swoje śmierć, zmartwychwstanie, aby dać samego siebie pod postaciami chleba i wina w wieczerniku jako pokarm. I my uczestniczymy w tym, co uczynił dla nas Jezus. On nadal miłuje nas do końca i będzie nas miłował. Pozostanie dla nas w Najświętszym Sakramencie. I wtedy serce tych, którzy Go kochają, napełnia się radością, że możemy Go mieć za przyjaciela, a On też przyjmuje nas jako naszych przyjaciół. I tak wielu świętych czerpało właśnie z Eucharystii siłę. Uczestniczyli w tym akcie miłości i jednoczyli się z Chrystusem, prosząc także Ducha Świętego o Jego pomoc i działanie. Tak uczynił kanonizowany Józef Moscati, włoski lekarz. Uczestnictwo w Eucharystii ten człowiek stawiał zawsze na pierwszym miejscu. Każdego dnia rano uczestniczył we mszy świętej i przyjmował komunię świętą, a potem pracował dla bliźnich w szpitalu. Gdy wracał do domu, jeszcze przyjmował pacjentów ubogich, wspierał niektórych materialnie. W służbie dla chorych i cierpiących oddawał się bez reszty. Przypieczętowała jego śmierć nagła w gabinecie, gdy do końca przyjmował pacjentów. 2020 rok. Włoski nastolatek Carlo Acutis nie wyobrażał sobie życia bez uczestniczenia w Eucharystii. Pochodził z dobrej rodziny. Był przyjacielski, dobrze wychowany. Uważano go za geniusza komputerowego. Ale najważniejsza dla niego była ścisła relacja z Jezusem Chrystusem. Już jako dziecko chciał uczestniczyć wcześniej we mszy świętej, poszedł do pierwszej komunii świętej wcześniej niż to było w zwyczaju. O jego miłość do Eucharystii świadczy powiedzenie:
jakie kiedyś słowa, które skierował: Eucharystia jest moją autostradą do nieba. Dlatego codzienne spotkanie z Panem Bogiem było dla niego wielką radością. Było źródłem także siły w chorobie, którą popadł w młodym wieku. Oddaję moje cierpienie Panu za papieża, za Kościół, aby mógł iść prosto do raju bez czyśćca. Jesteśmy chrześcijanami. Nosimy imię, które mamy od Jezusa Chrystusa. Zostawił nam to w testamencie. Testament, który oznacza ostatnią wolę kogoś, kto będzie odchodził, ale pozostanie z nami właśnie w tym darze Eucharystii, ponieważ nas do końca umiłował. I dziś w naszej parafii chcemy wspomnieć tych, których Chrystus wybrał i zaprosił do uczestnictwa w swoim dziele zbawienia. Chcę wspomnieć wszystkich kapłanów. Wspomnijmy na kapłanów żyjących, którzy tutaj pracowali, oraz tych, którzy wyszli z tej parafii. Ksiądz Tadeusz Skóra, który przeżywa 54. rocznicę swojego kapłaństwa. Ksiądz Józef Kania, który przeżywał święcenia w 1959, przeżywa 65. rocznicę kapłaństwa. Ksiądz Jan Jarosz, w 1981 roku przeżywa 43. rocznicę kapłaństwa. Ksiądz Stanisław Zalewski, wyświęcony w 1982 roku, przeżywa 42. rocznicę kapłaństwa. Ksiądz ojciec Kazimierz Borowiec, rok święceń 1992, przeżywa 32. rocznicę święceń kapłańskich. Oraz ksiądz Janusz Barnaś, wyświęcony w 1992, przeżywa 32. rocznicę święceń kapłańskich. I prośmy, aby Chrystus, najwyższy kapłan im, błogosławił ich pracę. Chcemy także ze czcią i wdzięcznością wspomnieć tych kapłanów, którzy przed nami odeszli do Chrystusa, najwyższego kapłana. Księży proboszczów Bucza, księdza Stefana Pawłowskiego, księdza Tomasza Trębacza, księdza Franciszka Habasa, którego przeżywa 72. rocznica śmierci, księdza Andrzeja Kmiecika, którym w lutym była 25. rocznica śmierci, księdza Andrzeja Kuźmę, w lutym była 15. rocznica śmierci, księdza Antoniego Paprockiego, w czerwcu będzie miał 8. rocznicę śmierci, księdza Józefa Boracy, będzie miał w maju 23. rocznicę śmierci, księdza Benedykta Góry, 67. rocznica śmierci, księdza Stanisława Górę, 31. rocznica śmierci, księdza Eugeniusza Górę, 40. rocznica śmierci, księdza profesora Władysława Piwowarskiego, 23. rocznica śmierci, księdza Józefa Pleszczyńskiego, 23. rocznica śmierci, księdza Jana Zachary, księdza Jana Góry, 54. rocznica śmierci, księdza Ludwika Pagacza, 43. rocznica śmierci, księdza Stanisława Pagacza, 37. rocznica śmierci, księdza Ignacego Piwowarskiego, to 7. rocznica śmierci, księdza Stanisława Szafrańca, 6. w listopadzie będzie miał 6. rocznicę śmierci, księdza profesora Stanisława Pamuły, którego obchodzimy 1. rocznicę śmierci. Za wszystkich zmarłych kapłanów ten dzień kapłański prośmy Pana. Dobry Jezu, a nasz Panie, dobry Jezu, a nasz Panie,
Dobry Jezu, a nasz Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym uwielbiajmy naszego Zbawiciela, który tej nocy, której był wydany podczas ostatniej wieczerzy, polecił Kościołowi sprawować Eucharystię. Módlmy się do Boga i prośmy w potrzebach Kościoła i całego świata. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby wytrwał w pasterskim powołaniu i gromadził w jedno powierzony mu lud Boży. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszego księdza proboszcza, aby jego pasterski trud owocował łaską teraz i w wieczności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za rządzących państwami, aby szanowali miejsce religii w życiu politycznym i nie obawiali się postępowania zgodnie z chrześcijańskim sumieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za cierpiących z powodu zdrady, zazdrości i nienawiści, aby umocnieni pokorą Chrystusa ukrzyżowanego odnaleźli pocieszenie i drogę do miłości nieprzyjaciół. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, szczególnie tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatniego roku, aby oczyszczeni krwią Zbawiciela cieszyli się życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nas zgromadzonych i wszystkich członków naszej parafii, abyśmy z wiarą uczestniczyli we mszy świętej i z ufnością powierzyli Bogu w ofierze swoje życie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, Ty jesteś zbawieniem tych, którzy Ciebie miłują. Przez śmierć Twojego Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy. Pomnóż nas dary łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Zdrów kapłański, przyjmi Panie tę ofiarę chleba wina, co się wkrótce ciałem stanie i krwią świętą Twego Syna. Niech przestępstwa nasze zmywa gniew Twój, Panie. Nie nas niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. Niech przestępstwa nasze zmywa i uśmierza gniew Twój, Panie. Nie nas niebem pojednywa i uzyska przebłaganie. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. O Panie, Ty nam dajesz ciało swe i krew. Do Ciebie więc idziemy.
Aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, daj nam godnie uczestniczyć w świętych obrzędach, ilekroć bowiem sprawujemy pamiątkę ofiary Chrystusa, spełnia się dzieło naszego odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Nie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, On sam jako prawdziwy i wieczny kapłan, ustanawiając obrzęd wiekuistej ofiary, pierwszy się Tobie oddał zbawczej ofierze i nam polecił ją składać na swoją pamiątkę. Jego ciało za nas wydane umacnia nas, gdy je spożywamy, a krew za nas wylana obmywa nas, gdy ją pijemy. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radowością wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, Pan Ojcze nieskończenie dobry, pokornie Cię błagamy przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, abyś przyjął i pobłogosławił te święte dary ofiarne. Składamy je Tobie przede wszystkim za Twój święty Kościół powszechny, razem z Twoim sługą, naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi, oraz wszystkimi, którzy wiernie strzegą wiary katolickiej i apostolskiej. Obdarz swój Kościół pokojem i jednością. Otaczaj opieką i rządź nim na całej ziemi. Pamiętaj o Twoich sługach i służebnicach i o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy Tobie tę ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą swoje modlitwy ku Tobie, Bogu wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie oraz za wszystkich swoich bliskich, aby dostąpić odkupienia dusz swoich i osiągnąć zbawienie. Zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus został za nas wydany
i ze czcią wspominamy najpierw pełną chwałę Maryję, zawsze dziewicę, Matkę Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa, a także świętego Józefa, oblubieńca Najświętszej Dziewicy, oraz Twoich świętych apostołów i męczenników, Piotra i Pawła, Andrzeja, Jakuba, Jana, Tomasza, Jakuba, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Szymona i Tadeusza, Linusa, Kleta, Klemensa, Sekstusa, Korneliusza, Cypriana, Wawrzyńca, Chryzogona, Jana i Pawła, Kosmę i Damiana i wszystkich Twoich świętych. Przez ich zasługi i modlitwy otaczaj nas we wszystkim swoją przemożną opieką. Boże, przyjmij łaskawie tę ofiarę od nas, sług Twoich i całego ludu Twego. Składamy ją Tobie na pamiątkę dnia, którym nasz Pan Jezus Chrystus powierzył swoim uczniom odprawianie sakramentalnej ofiary ciała i krwi swojej. Napełnij nasze życie pokojem, zachowaj nas od wiecznego potępienia i dołącz do grona swoich wybranych. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Prosimy Cię, Boże, uświęć tę ofiarę pełnią swojego błogosławieństwa i mocą Twojego Ducha uczyń ją doskonałą i miłą sobie, aby stała się ciałem i krwią Twojego umiłowanego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to w dzień przed męką, za zbawienie nasze i całego świata, to jest dzisiaj, wziął chleb w swoje święte i czcigodne ręce, podniósł oczy ku niebu, do Ciebie, Boga, Ojca swojego Wszechmogącego, i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął ten przesławny kielich w swoje święte i czcigodne ręce, ponownie dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, głosimy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia. Chwale. Boże Ojcze, my Twoi słudzy oraz lud Twój święty, wspominając błogosławioną mękę zmartwychwstanie oraz chwalebne w niebo wstąpienie Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, składamy Twojemu Najwyższemu Majestatowi z otrzymanych od Ciebie darów ofiarę czystą, świętą i doskonałą, chleb święty życia wiecznego i kielich wiekuistego zbawienia.
racz wejrzeć na nie z miłością i łaskawie przyjąć, podobnie jak przyjąłeś dary swojego sługi, sprawiedliwego Abla i ofiarę naszego patriarchy Abrahama oraz tę ofiarę, którą Ci złożył najwyższy Twój kapłan Melchizedek jako zapowiedź ofiary doskonałej. Pokornie Cię błagamy, Wszechmogący Boże, niech Twój święty anioł zaniesie tę ofiarę na ołtarz w niebie, przed oblicze boskiego majestatu Twego, abyśmy przyjmując z tego ołtarza najświętsze ciało i krew Twojego Syna otrzymali obfite błogosławieństwo i łaskę. Pamiętaj, Boże, o Twoich sługach i służebnicach, którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Również nam, Twoim grzesznym sługom, ufającym w Twoje wielkie miłosierdzie, daj udział we wspólnocie z Twoimi świętymi, apostołami i męczennikami, Janem Chrzcicielem, Szczepanem, Maciejem, Barnabą, Ignacym, Aleksandrem, Marcelinem, Piotrem, Felicytą, Perpetuą, Agatą, Lucją, Agnieszką, Cecylią, Anastazją i wszystkimi Twoimi świętymi. Prosimy Cię, dopuść nas do ich grona nie z powodu naszych zasług, lecz dzięki Twojemu przebaczeniu. Przez Chrystusa, naszego Pana, przez którego, Boże, wszystkie te dobra ustawicznie stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbawi złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwani przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec sprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzi grzechy świata, zmiłuj
Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego mam w sakramencie czci, wszystko oddać dla Niego, Jego miłością żyć. On się nam daje całe, z nami zamieszkał tu, dla Jego boskiej chwały, życie po śmierci my mu wiarą ukorzyć trzeba, zmysły i rozum swój, bo wygnanie Jego rozkosze są. Niechże z Nim przebywanie będzie radością mą. On wie, co udręczenie. On zna, co smutku łzy. Powiem mu swe cierpienie, bo serce z bólu drży. O niebo mojej duszy, najsłodszy Jezu mój, dla mnie wśród ziemskiej suszy Ty szczęścia pełen zdrój. Tyś wieczerniku siebie raz tylko uczniom dał, w ołtarzu się jak w niebie poprzednim chlebem stał. Chciałbym tu być aniołem, co śpiewa ciągle cześć z rozpromienionym czołem. To bądźże pozdrowiona, hostyjo żywa, której Jezus Chrystus.
bóstwo ukrywa. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowione drzewo żywota, niech kwitnie niewinność, anielska cnota. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, Baranku Boży, zbaw nas, gdy miecz Pański na złych się zroży. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Bądźże pozdrowiony, anielski chlebie, tym tu sakramencie wielbimy Ciebie. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Witaj, Jezu, Synu Maryi, Tyś jest Bóg prawdziwy, świętej hostyi. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za święty winny szczep Dawida, który nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze.
Ojcze nasz, za święte imię Twoje, któremu zgotowałeś mieszkanie w sercach naszych, Tobie chwała na wieki. Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za wiarę i za nieśmiertelność, którą nam poznać dałeś przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Ty, o Panie Wszechmocny, stworzyłeś wszystko dla imienia swego. Pokarm i napój dałeś ludziom na pożywienie. Tobie chwała na wieki. Nam zaś darowałeś pokarm duchowy oraz napój i żywot wieczny przez Jezusa, Syna Twego. Tobie chwała na wieki. Módlmy się. Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy posiedli na doczesnej uczcie Twojego Syna, zasłużyli na pełne uczestnictwo w uczcie niebieskiej przez Chrystusa Pana naszego. Pasterskie związane z przypomnieniem, chciałem przypomnieć program Triduum Paschalnego, który jest też wywieszony na gablotach na naszej stronie internetowej. Dziękuję za tą pomoc. Dzisiaj Wielki Czwartek, msza święta, obecnie była liturgii Wieczerzy Pańskiej, a po niej przeniesienie Panienstwa do ciemnicy i adoracja do 22:00. Od 19 do 20, ulica Pagorek, Dąbrówka, osiedle Zaciszne. Od 20 do 21, ulica Trakt Szczepanowski, ulica Skotnik, ulica Piłkarska, osiedle Dosówki, ulica Floriana. I od 21 do 22, ulica na Podlesiu, Miodowa, Lipowa, Łódzka, Załętownia, Parkowa, Okulicka, Szyszko-Bohusza, nad Uszewką, Dekarzy, księdza Kuźmy. Dekoracje. Dziękuję za tych, którzy wpisali się na te piękne adoracje. Zostały one tu rozpisane i włożone w cały program. Również spowiedź święta będzie o godzinie, w kolejnych godzinach o 20, 21 i 22. Przypomnę także Wielki Piątek. To pamiątka śmierci naszego Pana. W tym dniu nie ma mszy świętej, zgodnie z tradycją Kościoła. O godzinie 8 droga krzyżowa Jana Pawła II. Na to od 9 do 10 prowadzą rycerze Kolumba. Od 10 do 11 ulica Skotnik, Trakt Szczepanowski, klasa pierwsza, druga, trzecia z rodzicami. Od 10 do 11 ulica Pagorek i Dąbrówka, klasa 6 i 7. O 11 do 12 ulica na Podlesiu, klasa 8. Poprowadzi i będzie miał jeszcze krótkie spotkanie do sakramentu bierzmowania. Od 12 do 13 zapraszamy klasę pierwszą, zerówkę, przedszkole z rodzicami. Od 13 do 14 zapraszamy ulicę Miodową oraz klasę czwartą i piątą. I od 14 do 15 ulica Łódzka, Załętownia, Parkowa, klasa siódma. Zapraszamy. Od 15 do 16 to będzie koronka do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w liturgii popołudniowej.
od godziny 16 do 17 zapraszamy róże różańcowe kobiet i od 17 do 18 róże różańcowe męskie. O godzinie 18 rozpocznie się liturgia Wielkiego Piątku, na który złoży się liturgia słowa, kazanie o krzyżu, adoracja, komunia święta, przeniesienie do grobu, śpiew gorzki żali i dalsza część adoracji krzyża przez wszystkich, adoracja do 23. Następny program podam w następnym dniu. Chcielibyśmy uczestniczyć w tych chwili adoracji, w tej godzinie adoracji, której Chrystus zaprosił również apostołów, aby razem z Nim czuwali. Nastąpi teraz przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Kaplicy Adoracji. Tej nocy chcemy zostać i czuwać przy Chrystusie, by docenić dar Eucharystii i wspominać noc, która doprowadzi nas pod krzyż aż do śmierci Zbawiciela. Oto droga do zmartwychwstania i wyjścia z niewoli grzechu każdego z nas. Za odśpiewanie z wiarą hymnu przed tak wielkim sakramentem można uzyskać dzisiaj odpust zupełny.